Paradoks naszych czasów polega na tym, proszę Państwa, że choć seks jest wszechobecny w naszym życiu, to niestety coraz mniej go w naszych sypialniach. Z badań amerykańskich naukowców wynika, że już 1/4 Amerykanów żyje w celibacie, więc może się okazać, że tego seksu będzie w naszym życiu coraz mniej. Czy wierzycie, amerykańscy naukowcy to ci udowodnią, że jesteś jaszczurem z kosmosu? A jestem? Chyba nie jestem, co? Może się tak bardzo nie przejmujmy, ale o zjawisku bardziej warto rozmawiać. Bardziej u fachowca. Pani doktor Alicja Długołęcka, seksuolog. Czy jesteś na rzeczy w tych amerykańskich badaniach? Czy ma to przełożenie na polski świat seksu? Nie popadajmy w panikę, to po pierwsze. Ale rzeczywiście jest coś na rzeczy. W troszeczkę innej sytuacji są kobiety, troszeczkę w innej sytuacji są mężczyźni. Ta zmiana jest dosyć widoczna u mężczyzn. Że im się mniej chce? Że im się mniej chce, tak? I tutaj można upatrywać w tym zjawisku dwóch przyczyn. Pierwsza, taka fizjologiczna, związana z wysokim poziomem stresu, czyli dotyczy to grup mężczyzn, którzy nie odpoczywają zbyt dużo, pracują w dużym napięciu, w atmosferze rywalizacji. To jest związane z podwyższonym poziomem kortyzolu, które bezpośrednio też wpływa na sprawność seksualną i też na odczuwanie potrzeb seksualnych. To jest jeden taki podstawowy problem. Czyli tak jak powiedziałam, na poziomie fizjologicznym to się dzieje, że mężczyźni tracą ochotę na seks, bo są nastawieni na walkę w świecie zewnętrznym. Drugi powód, no to jest jasne, to jest seks wirtualny, czyli... Znaczy pornografia. Tak, 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 możemy nazywać rzeczy po imieniu, czyli łatwo dostępny, zróżnicowany, ekstremalny, bez ryzyka emocjonalnego, tak? Po pierwsze takiego, ryzyka, które wiąże się z budowaniem relacji, po drugie z brakiem ryzyka związanym z odrzuceniem, krytyką, tak? Czyli łatwo, prosto, może niekoniecznie najprzyjemniej, tak? Ale czy to wynika z tego, że jeżeli ludzie przedobrzą z oglądaniem akrobatyki w internecie i potem im w realnym życiu jakby wydaje się zbyt mało, zbyt nieciekawie w porównaniu z tym, co znaczy, oglądali? Ja myślę, że to nie chodzi o ciekawość, tylko o łatwość. Czyli no, pozostańmy optymistami, że relacja z żywym człowiekiem jest niewątpliwie ciekawsza. Czyli po prostu tutaj dochodzimy do problemu partnerek, że partnerki jak gdyby nie mogą sprostać oczekiwaniom mężczyzn, tak? Wychowanych właśnie na pornografii. Znaczy ja myślę, że to nie chodzi o oczekiwania, tylko właśnie o tą łatwość. Znaczy, że seks wirtualny nie wiąże się... Tak, jest prostszy. No dobrze, a co z małżeństwami? To znaczy, wyobraźmy sobie zdrową relację kobiety i mężczyzny, w której teoretycznie seks jest dostępny, łatwy, bezpieczny. I co wtedy? Bo białe małżeństwa też mamy na porządku dziennym. No, to jest jasne. Jedna sprawa, no to się dzieje rzeczywiście w każdym związku, taki motyle w brzuchu dosyć szybko mijają. To jest generalnie chyba związane ze stylem naszego życia, tak, że nie jesteśmy nastawieni na pokonywanie trudności, właśnie na budowanie relacji i na relacji seksualnej, tak, która się opiera jednak na dużej otwartości i też takim dawaniu z drugiej strony wolności drugiej osoby, osobie, tak? I no, tak, pozostawianie takiego obszaru, gdzie jesteśmy jakąś tajemnicą, tak, do wiecznego odkrywania. Ja wiem, że mówię banały, ale coś tak jest. A, no bo od lat już pisma kobiece, programy telewizyjne dla kobiet są pełne porad, jak kobieta może uzyskać szczęście, zaspokojenie, bla, bla, bla. I tak dalej, i tak dalej. I czy to nie działa też stresująco i lękotwórczo na panów, że oni po prostu nie podołają tym niezwykle rozbudowanym oczekiwaniom rozbudzonym przez media kobiece? Niewątpliwie, niewątpliwie, ale myślę, że jeszcze bardziej stresujące to jest dla samych kobiet, tak? Czyli bardzo się ta nasza seksualność kobieca zmieniła, tak jak i męska.
Czyli rzeczywiście badania nie tylko amerykańskie wskazują na to, że mamy o wiele większą świadomość seksualną, dajemy sobie prawo do przyjemności seksualnej z jednej strony, ale z drugiej strony stajemy się bardziej wymagające. A czyli taka spirala, czyli ta kobieta przeczytała w gazecie, że ma prawo do orgazmu, który trwa 37 godzin i potem próbuje to uzyskać w życiu. W dodatku wielokrotnego. Facet się denerwuje, bo nie jest w stanie zapewnić tego 37-godzinnego orgazmu, więc ona się denerwuje jeszcze bardziej, że... Zapętlony. Tak? Ona tego oczekuje, tak? I w dodatku, czyli... Ale oprócz tej techniki, ja myślę, że to też jest kwestia pewnych oczekiwań ze strony kobiety, której faceci chyba też nie rozumieją za bardzo, czyli budowanie takiej prawdziwej partnerskiej relacji, przyjacielskiej, prawda? To jest jeszcze większym wyzwaniem niż osiąganie orgazmu wielokrotnego. Mm-hmm. Tak naprawdę budowanie relacji, w której rzeczywiście będzie taka przestrzeń. Bo to jest wstęp, prawda? To jest ta nasza gra wstępna. To ja tylko powiem, bo mamy wyniki sondy naszej, to znaczy 64% naszych widzów, czyli podejrzewam, widzek przede wszystkim uważa, że za mało seksu uprawia. No to drugie panie, no. No co? Nie wiem, pytanie, czy partner wyszedł do pracy, czy nie. Zasłaniamy kotarki albo i nie. Kibicujemy, jesteśmy z wami. Sprawdzimy za 9 miesięcy, czy się spisaliście. Szanowni Państwo, teraz to już mi pozostaje jedynie spuścić kurtynę milczenia i reklamy. Tak więc dziękujemy pani doktor. Pro. Pro, ja też. Pro. Dziękujemy pani uprzejmie. Dziękuję.